Wydawnictwo SQN przedstawia Marcin Mortka Pas Ilmarinena Czyta Krzysztof Gosztyła Produkcja Audioteka Prolog. 28 listopada 1939 roku. Starszy lejtnant Siergiej Muchelew z obojętną miną spoglądał na więźniów wypędzanych z paki pracującej na jałowym biegu ciężarówki. Czerwonoarniści przydzieleni do eskorty nie szczędzili im kopniaków oraz uderzeń kolbami, przez co jeden z nich z trudem, zeskoczywszy na śnieg, zachwiał się i padł. Któryś z żołnierzy z rozpędu kopnął go w bok. Więzień zaparł się dłońmi i próbował podnieść, co pewnie by się udało, ale odurzony własną agresją żołnierz dostrzegał tylko to, że człowiek nadal leży. Kolejne kopnięcie ciężkiego kamasza trafiło go w udo z taką siłą, że więzień niemalże przewrócił się na plecy. Wstawaj! darł się czerwony na twarzy żołnierz. Wstawaj, świnio! Uniósł kolbę do kolejnego ciosu. Na twarzy Muchelewa pojawiła się niechęć. Aleksandrze Michajłowiczu, proszę zatrzymać tego żołnierza, polecił cicho. Dość! huknął starszyna Aleksander Wlekow. Jego potężny głos przebił się do świadomości oszołomionego adrenaliną żołnierza, który odwrócił głowę i natychmiast spotulniał. Mimo chłodu. Zarówno Muchaliew, jak i Wieków, mieli bowiem na głowach charakterystyczne niebieskie czapki z daszkiem i czerwonym otokiem, sugerujące przynależność do NKWD, a to wystarczało, by w sercu nawet najbutniejszego obywatela ZSRR pojawił się blady, zwierzęcy strach. Czerwony armista wyprostował się jak struna, zasalutował a potem zarzucił karabin na ramię i nachylił się, by podnieść więźnia. Podźwignął go brutalnym szarpnięciem i poprowadził ku innym, którzy zamarli, czekając w nierównym szeregu. Więzień był wynędzniały i słaniał się na nogach, ale Muchalew zauważył, że w jego zapadłych oczach wciąż błyszczy coś dzikiego, coś niepokornego. Choć sił starczało mu ledwie na to, by iść, Zdołał jednym szarpnięciem uwolnić ręka w więziennego drelichu z dłoni czerwonoarmisty i przejść ostatnie kroki samodzielnie. Dołączył do wycieńczonych, przemarzniętych towarzyszy niedoli, którzy drżeli z zimna, bojąc się nawet przytupywać. Ze wszystkich stron celowały w nich mosiny żołnierzy. — Towarzyszu starszy Lejtnancie! odezwał się młody dowódca drużyny, zapałem usiłując zamaskować drżenie głosu. Zgodnie z waszym rozkazem dostarczyłem sześciu brutalnych wrogów ludu, osobiście wytypowanych przez kapitana Stiepana Weredziłowa, komendanta pobliskiego łagru. A ten tutaj, z pogardą wskazał brodą pobitego przed chwilą więźnia, to prowodyr z Kułackiej Rodziny. Przeniósł wzrok na kolejnego jeńca i skrzywił się z niechęcią. — A tu mamy zaplutego trockistę, który do tego spędził pół życia w żałosnej Francji! — oznajmił, niemal wypluwając ostatnie słowo. — A ten to jebany złodziej! — dość tego towarzyszu! — przerwał mu Muchalew. Mówił cichym, ale nieprzyjemnie nosowym głosem, który krył w sobie moc zdolną przeciąć każdy gwar. — Ci ludzie właśnie zyskują szansę? By przesłużyć się świetlanej przyszłości naszego narodu, a więc nie wypada ich lżyć. Aleksandrze Michajłowicz, starszyna, pochylił się i podniósł ze śniegu torbę, w której coś brzęknęło. Bez słowa podał ją dowódcy drużyny, który przyjął ją ze zdziwieniem i zerknął na starszego lejtnanta N.K.W.D. To chleb, wyjaśnił Muchelis. Mówił uprzejmym tonem, ale mimo to jego głos był lodowaty. Oraz trochę wódki. Proszę rozdzielić to wszystko między więźniów. Czerwony armista spojrzał na torbę z konsternacją, po czym przekazał ją jednemu ze swoich podwładnych. Wiesz, co masz zrobić? warknął. Tamten zasalutował. Wsunął do środka zaczerwienioną zimną zimna rękę i wyciągnął wielki bochen czerstwego chleba. Następnie zaczął odłamywać wielkie kawały i wręczać kolejno więźniom, a ci ujmowali je drżącymi, związanymi rękami i zjadali z ogromną łapczywością. Muchelif przyglądał się ich zarośniętym twarzom, brudnym dłoniom i zapadłym policzkom, omiatał spojrzeniami ich łachmany, które wcale nie chroniły przed zimnem. I będące w jeszcze gorszym stanie obuwie, a przez jego obojętną, zaróżowioną twarz przemknął grymas obrzydzenia. Wtedy zauważył, że jeden z więźniów, ten sam, który przed chwilą oberwał od strażnika, demonstracyjnie upuścił swą porcję w śnieg. Wbijał przy tym wzrok w oficera, jakby rzucał mu wyzwanie. Ale ten pokręcił jedynie głową z obojętnością przemieszaną z rozbawieniem. Odczekał jeszcze, aż każdy z więźniów wypije pół kubka wódki, a potem powiedział cichym głosem: Zbłądziliście, towarzysze, ale nasza ojczyzna wybacza swym dzieciom. Nie zapomni waszych przewin, ale pozwoli wam żyć i pracować na jej chwałę, jeśli okażecie teraz posłuszeństwu. Nieco pokrzepieni i odurzeni alkoholem więźniowie, spoglądali na enkawudzistę z przestrachem, ale i nadzieją. Udacie się tam, starszy lejtnant wskazał wznoszące się kilkanaście kroków dalej ogrodzenie zbite z sosnowych bali. I wejdziecie przez bramę, która zostanie za wami zamknięta. Tam zaś rozległo się wściekłe przekleństwo. A potem cichy chrzęst, z jakim emaliowany kubek zagłębił się w śnieg. Który z czerwonoarmistów spojrzał na swój płaszcz, mokry od wytrąconej mu z ręki wódki, i uniósł pięść, chcąc zdzielić niepokornego więźnia. No, nie chciał pić, towarzyszył starszy lejtnancie poskarżył się żołnierz, i wódkę rozlał. Muchelif przez chwilę przewiercał czerwonoarmistę spojrzeniem, aż ten opuścił pięść. Cofnął się i wymamrotał jakieś przeprosiny. Następnie uśmiechnął się bez wesołości do pobitego więźnia. Jego wściekłość, choć na dobrą sprawę uzasadniona, do niczego nie prowadziła. Była niczym kąsanie przyciśniętego do ziemi psa. I on, Mucheliew, nie miał zamiaru się nią przejmować. Ostatecznie... Przybył tu na mroźną radziecką północ w zupełnie innym i o wiele ważniejszym celu. Tamżeś znajdziecie noże, podjął. Dość ostre noże. Macie je wziąć i skierować się w stronę słupa wbitego pośrodku odgrodzonego terenu. Przywiązano do niego pewnego starego człowieka. Macie go zabić. Urwał na moment, patrząc na ich wynędzniałe, oszołomione twarze. Ten z was, który tego dokona, otrzyma sto rubli, flaszkę wódki i jeszcze więcej chleba. A o jego aktach zapomnimy, ciągnął starszy lejtnant i opanował lekki uśmiech, wywołany głupią nadzieją, która rozbłysła w oczach więźniów. Ten z was, zaś, który będzie się sprzeciwiał, zostanie zastrzelony dodał. Spoglądając na buntownika, Aleksandrze Michajłowiczu, proszę zaprowadzić więźniów na miejsce, powiedział do starszyny. Po czym odwrócił się i ruszył w stronę wieży, wznoszącej się nieopodal ogrodzenia. Kształtem przypominała nieco ambonę myśliwską, ale była o wiele od niej masywniejsza. A na górze mogło się swobodnie pomieścić kilkanaście osób. Muchalif wspiął się po drabinie. A potem wyprostował, zdjął czapkę z daszkiem i założył ciepłą, futrzaną uszankę. Podszedł do zbitych, znieheblowanych desek parapetów i skinieniem głowy przyjął salut czuwających tam dwóch strzelców wyborowych, następnie zaś wyjrzał na zewnątrz. Z tej wysokości widać było wyraźnie, że ponad dwumetrowe ogrodzenie rozciąga się na kształt nieregularnego czworoboku. Dwóch czerwonoarmistów z niemałym wysiłkiem odsuwało właśnie wrota bramy, a pozostali eskortowali snujących się powoli i potykających się więźniów. Pośrodku ogrodzonego obszaru w istocie wyrastał słup, do którego przywiązano samotnego starca. w dostrzegł, jak ten unosi głowę i znów się uśmiechnął. Zapowiadało się widowisko, które mogło zadecydować o przyszłości jego wydziału i lejtnant wbrew swemu wychowaniu i zasadom poczuł, jak serce bije mu nieco szybciej. Niebo, jeszcze przed chwilą błękitne, różowiało teraz, gdy słońce kończyło swą wędrówkę, jakże krótką tutaj, zaledwie czterdzieści kilometrów od Murmańska. Z oddali niosło się stłumione pogwizdywanie lokomotywy. Wiatr, silniejszy od tej porze dnia, trącał korony drzew pobliskiego lasu, osypując z nich świeży, śnieżny pył. Wiekow, który wreszcie wdrapał się na górę, zaklął pod nosem. Muchelew odwrócił się. Starszyna, za przykładem swego dowódcy, chciał zmienić czapkę na cieplejszą, ale ostre spojrzenie starszego lejtnanta wybiło mu ten zamysł z głowy. Skarcony bez słowa, niczym ogar, który ośmielił się zlekceważyć wolę myśliwego, stanął na baczność przy drzwiach, a Mucheliw popatrzył na ostatnią z osób obecnych na wieży obserwacyjnej. Była to krępa kobieta, ubrana w długi, sięgający kostek, futrzany płaszcz. Jej twarz zasłaniał szeroki kaptur, z pod którego wyłaniały się kosmyki czarnych włosów, ale gdy zapaliła papierosa, rozbłysk zapałki na moment oświetlił jej rysy, srogie, lecz urzekająco piękne. Kobieta zaciągnęła się i podała papierosa oficerowi, który podziękował jej skinieniem głowy. Wówczas wsunęła mu rękę pod ramię. Ze zmysłowością zauważalną nawet mimo grubego płaszcza o niezgrabnym kroju. Nic nie mówiła, co być może usprawiedliwiała jej pozycja. Starszy lejtnant Muchlew zaciągnął się papierosem i wydmuchnął dym w zimne powietrze. A następnie spojrzał na kobietę. Ciekawe. Mruknął tak cicho, by tylko ona usłyszała. Ciekawe, czy się nie pomyliłaś? Nie odpowiedziała. A oficer znów spojrzał na ogrodzenie. Przyglądał się zamykanej przez strażników bramie, po czym przeniósł spojrzenie na postać przywiązaną do słupa. Stary człowiek wpatrywał się uważnie w więźniów, którzy rozglądali się przez chwilę, dopóki nie odkryli leżących w śniegu noży. Poderwali je i wrzeszcząc co sił w płucach rzucili się na skrępowanego jeńca. W tej samej chwili ogrodzony teren wypełniła rozszalała burza śnieżna. Rozdział pierwszy. Pierwszy grudnia 1939 roku. Pańska gazeta, ser. Powiedział lokaj. Cedric de Worth zamrugał i uniósł głowę, otrząsając się z zadumy. Odłożył wygasłą już fajkę, wyprostował się w fotelu i mimowolnie poprawił marynarkę, a następnie przeniósł spojrzenie na podawaną mu gazetę. Dobry Boże, cóż to już ta godzina? Wymamrotał, odruchowo zerkając na wysoki zegar ścienny z wahadłem. Tak się zamyśliłem, że całkiem straciłem kontakt z rzeczywistością. <laughs> Dziękuję ci, tom, mój dobry człowieku. Lokaj ukłonił się lekko i obdarzył Sedrika bladym uśmiechem człowieka, który pracował w klubie dla dżentelmenów od dziesięciu lat i kwitował w ten sam sposób każde kolejne dziwactwo. A potem odszedł. The World zaś rozejrzał się w poszukiwaniu swoich okularów do czytania. Dopił herbaty i z nieświadomym trzepnięciem rozłożył przed sobą arkusz pierwszej strony. I wtedy... Jego idealnie wyregulowany świat zadygotał w posadach. Wszystko, co go otaczało, maroniowe regały z oprawionymi w skórę księgami, obrazy z bukolicznymi sielankami, ogromne wychodzące na palmal okna i obite aksamitem kanapy, znikło, przesłonięte ogromnymi złowieszczymi literami nagłówka. Sedyk wiedział, że w tym wieku nie powinien ulegać silnym emocjom. Był też świadom, że jego wstrząs jest nie na miejscu, bo przecież od dawna przeczuwał na co się zanosi, albo przynajmniej liczył się z taką ewentualnością. Nabrał więc głęboko tchu i wpatrywał się w nagłówek do czasu, gdy jego serce przestało walić jak szalone. Następnie przeczytał artykuł. Po chwili zrobił to jeszcze raz. A potem ponownie, a gdy był już pewien, że zapoznał się z każdym, najdrobniejszym nawet szczegółem, starannie zwinął gazetę i spojrzał na siedzącego przy sąsiednim stoliku Balkleja, który polerował monokl jedwabną chusteczką. James widziałeś dzisiaj może osztleję? Spytał, a w jego głowie dojrzewała już decyzja. — Co takiego? — balkli, który podczas wielkiej wojny dowodził pułkiem artylerii, słabo słyszał na prawe ucho, a na lewe prawie wcale. — A chodzi ci o Asleja? A jasne, przyjacielu, jasne. Pół godziny temu wchodził do gabinetu Kenworthiego. Słyszałeś może, że jego wnuk wrócił właśnie z Ceylonu. — Tam trzeba w wnuk, nie jego rzecz jasna. Ale wątpię, czy ta stara ropucha w ogóle ma, że... — Cedric! W głosie Balkleya pojawiło się zdumienie, gdy DeWorth podniósł się niespodziewanie, nieświadomym ruchem poprawił marynarkę i ruszył przed siebie szybkim krokiem, mijając inne stoliki z goszczącymi w klubie dżentelmenami. Zauważył jednak, że Cedric kieruje się w stronę korytarza z toaletami, więc pokiwał ze zrozumieniem głową i powrócił do polerowania monoklu. Gabinet Astleya z jakiegoś powodu zawsze wydawał się ciemniejszy od pozostałych, które klub dżentelmenów, zwany biblioteką, oferował swym najbardziej zasłużonym członkom nawet pomimo ognia nieustannie płonącego w kominku Cedric the Ward nie wiedział czy przyczyną była waga spraw które tu rozstrzygano wielkie krzyże staśmy papierowej które wzmacniały okna i nieustannie przypominały o toczącej się na zewnątrz wojnie czy może napięcie które towarzyszyło mu od dawna a teraz powoli przeistaczało się w przygnębienie — No nie mów tylko, że się tego nie spodziewałeś. Astley wydał lekko usta. Co przez obcego człowieka mogłoby zostać uznane za przejaw arogancji lub nawet wzgardy, ale The World znał starego arystokratę jeszcze z półbitew Wielkiej Wojny i wiedział, że podobny grymas jest u niego reakcją na zdziwienie. Gdy Astley chciał okazać komuś niechęć, czynił to z absolutnie obojętną twarzą. A no, wszyscy się spodziewaliśmy. Cedric usiadł przy stole i powoli położył przed sobą złożony na pół egzemplarz Timesa. Albo przynajmniej to rozważaliśmy, lecz w głębi duszy chyba każdy z nas miał nadzieję, że to jedynie potrząsanie bolszewicką szabalką. A mimo to... Pomyślcie, tylko oni naprawdę to zrobili. Ale teraz? Na progu zimy? Pożałował tego rozpaczliwego odwołania się do logiki. Jakby ta miała magiczną moc zmieniania losów świata. Następnie pokręcił głową i raz jeszcze zerknął na czarne litery na układające się w napis KOMUNIŚCI ZAATAKOWALI FINLANDIĘ. Przypominały mu ostre zęby zaciskające się na szyi. Czasem mam wrażenie, że przywódcy światowi to nie moty głupcy albo szaleńcy, rzekł Ashley i nachylił się nad barkiem, z którego wyciągnął butelkę szkockiej whisky i dwie szklanki. Stalin ewidentnie należy do tej trzeciej kategorii. A główny problem z szaleńcami, zwłaszcza zaś z tymi, którzy dorwali się do władzy, polega na tym, że nikt nie wytłumaczy im popełnianych błędów. Nikt, Cedricu, zaczął nalewać whisky, ale zawahał się, spoglądając na przyjaciela. A twój lekarz nie ma nic przeciwko, spytał. Mój, l... nie, nie. Dewert pokręcił głowę. Zresztą, jakie to ma znaczenie, szlak by go trafił. Astley pokiwał głową z ponurą miną i nalał whisky do obu szklanek. Cedric Dewert ujął swoją i wychylił zawartość jednym haustem, a potem odwrócił głowę i wbił wzrok w płomienie, liżące bierwiona w wielkim marmurowym kominku. Asli bez przerwy utrzymywał, że jest mu zimno. I służba nie rozpalała ognia jedynie w najcieplejsze miesiące w roku. Tymczasem był już 1 grudnia. Szowiecki atak na Finlandię był tylko kwestią czasu, Sedriku powtórzył Asli. Dokładnie to ci powiedziałem pięć dni temu, gdy dowiedzieliśmy się o tej prowokacji granicznej. Cedric de pokiwał głową, wciąż smakując alkohol. O, dokładnie pamiętał raport o ostrzelaniu leżącej na radzieckim terytorium wioski Majnila, gdzie rzekomo miało zginąć kilku czerwonoarmistów. Minister spraw zagranicznych Wiaczesław Molotow z furią zrzucił winę na stronę fińską, która zapewniała o swej niewinności. Całość na kilometr cuchnęła prostacką prowokacją, co oznaczało, że ZSRR prze do wojny. Serce Sedrika zalała wówczas czarna rozpacz, ale wciąż trzymał się wątłej nadziei, że może wszystko się ułoży inaczej. Reszta tej nadziei opuściła go dopiero przed chwilą. Odwrócił się, by spojrzeć na starego przyjaciela i naraz tknęło go, jak znużony wydawał się Astley. Zawsze, mimo wieku, trzymał się prosto jak struna i starannie zaczesywał włosy siwe, ale mocne i gęste. Poruszał się żwawo, a gdy mówił, gestykulował obficie, jakby usiłował zawładnąć uwagą wszystkich obecnych. Od jakiegoś czasu owej energii okazywał jednak coraz mniej. A na jego twarzy pojawiła się obca, złowroga, zawziętość. Deward doskonale wiedział, jaką odpowiedzialność dźwiga na sobie Asli, i nagle pożałował, że przyszedł do niego z problemem tak osobistym, tak drobnym. <śmiech> tak, <śmiech> wiem powiedział nieprzytomnie i odkaszlnął, by spróbować zdobyć się na ton bardziej rzeczowy. <laughs> Dobrze pamiętam. Nagradziłeś mi wówczas, bym jak najszybciej nawiązał kontakt z Penelopą. Cóż, nie udało mi się to. Nie? Spytał powoli Asli, wpatrując się w Sedrika. Ona zaszyła się na karelskim odludziu, gdzie śnieg pada już od października, a linie telefoniczne to pieśni przyszłości. – wyjaśnił deward zaskoczony tym, że z taką łatwością mówi o sprawie tak dla siebie bolesnej. – No ale próbowałeś nawiązać z nią kontakt. Astley odwrócił się na chwilę, by znów nalać whisky, ale Deuert przypuszczał, że po prostu przez chwilę chciał unikać jego wzroku. – Napisałem list – prychnął Cedric. – I Bóg jeden raczej wiedzieć, co się z nim stało. Od niej zaś ostatni list otrzymałem w połowie listopada. Obiecywała w nim, że na początku grudnia wróci do Helsinek, a stamtąd uda się prosto do Sztokholmu, by spędzić ze mną. Święta. Mówił powoli, wyraźnie artykułując każde słowo, by zdusić wszelkie emocje. Może jej się to uda, rzekł pojednawczo Astley. Aż podskoczył, gdy Dewert. Niespodziewanie uderzył dłonią w leżącą przed nim gazetę. od przestań! syknął. Sowieckie bombowce zbombardowały dziś Helsinki, Wipuli i jeszcze parę miast. Cholerna armia czerwona przedziera się przez przesmyk Karelski. Mało tego, Stalin popchnął dywizje pancerne dosłownie wszędzie. Sowieci naruszyli granicę fińską w kilku miejscach. Nawet na lapońskiej północy. A dużo? — Tych dywizji! — do rozmowy dołączył niespodziewanie trzeci głos. Zarówno Astley, jak i DeWort odwrócili głowy w stronę obitego skórą fotela, na którym siedział Frederick Kenworthy. Człowiek tak drobny i wychudły, że gdyby nie oczy wielkie i żywe, można by go wziąć za odzianą w drogi garnitur kukłę Miał porzułką skórę, obwisłe policzki i łysinę ustrzoną plamami, a wysuszone dłonie, spoczywające na podłokietnikach fotela, wydawały się należeć do trupa. <laughs> Za dużo, prychnął Dewe. Sześć, pełnych armii, dziesiątki tysięcy ludzi działa, czołgi, lotnictwo, w głowie mi się to nie mieści. A. Finowie? Spytał Canwerty, nie odrywając wzroku od ognia. Co o nich wiemy? No niewiele, przyznała Stry. Mają paru zdolnych dowódców, szkolonych jeszcze w armii niemieckiej, trochę broni maszynowej i przestań! marknął Cedric. Dajmy już sobie spokój ze strategicznymi rozważaniami. Moja córka utknęła na linii frontu, prowadząc badania dla biblioteki, i na tym powinniśmy się skupić wyłącznie na tym! Nikt nie wie lepiej ode mnie, jak wielką odpowiedzialność dźwigasz teraz na swoich barkach, spojrzał na Asleja, a potem mimochodem zerknął na uporządkowany stos dokumentów na jego biurku. I nie będę dokładać ci trosk. Chcę tylko prosić Cię o pewne wsparcie. Jedyną reakcją Asleja była wyżej uniesiona brew. Kemworthy, który wydawał się pogrążony we śnie, nawet nie drgnął. Na jego twarz padał blask płomieni z kominka. Och, tylko mi nie mów, powiedział powoli jasnych, że sam chcesz się wybrać na front. Jesteś nieco młodszy ode mnie, ale nie. Dawert zdecydowanie pokręcił głową. Nie żartuj. Asli. Moje dni w terenie już. Dawno się zakończyły, ale znam kogoś. To mnie godnie zastąpi. Wstał i podszedł do wielkiej mapy Europy oprawionej w pozłacane ramy i zawieszonej obok kominka. Przez moment wpatrywał się w granicę między Finlandią a Związkiem Radzieckim, która wybiegała od Morza Bałtyckiego, zataczała łuk, przecinała w połowie jezioro Ładoga i mknęła ku północy przez Karelię i Laponię, by dotrzeć do Morza Białego. Tam — Powiedział cicho. — Rozpęta się pandemonium. Równie przerażające jak to, którego byliśmy świadkami podczas wielkiej wojny, Asli. Dlatego należy tam posłać człowieka, którego pociąga mrok i zniszczenia. Człowieka, który tak często tańczył ze śmiercią, że utracił przed nią respekt. Człowieka, który wskoczyłby do samego piekła tuż po tym, jak ostatni z diabłów uciekłby z niego ze strachu. DeWert przez chwilę oddychał miarowo, wyprostowany, podbudowany nowo odnalezioną energią. Szok i rozpad, z którymi wkroczył do gabinetu Astleya, znikły bez śladu. W przymrużonych oczach Cedrika de Huerta, lśniło zdecydowanie, z jakim wydawał polecenia pod Mons, Basru i Aramad. Znów spojrzał na Astleya. Potrzebuję od ciebie tylko kilku rzeczy. Nie chodzi tu o pieniądze, brońcie Boże. Tych na szczęście mam dość. Potrzeba mi kilka listów. Z pewnością znasz kogoś godnego uwagi w naszym poselstwie w Sztokholmie i Helsinkach. Przyda się też jeden nowy paszport i być może jakieś namiary na nasze działania na północ. Powiedziałeś, że oprócz tego, czym zajmuje się Penelopa, biblioteka nie prowadzi żadnej operacji w Finlandii. Ale zdaje się, że po szwedzkiej stronie nadal mieszka stary Wittens, prawda? Przy tych słowach skrzywił się lekko, jakby naszło go nieprzyjemne skojarzenie. Być może będzie to dobra okazja, żeby sprawdzić, co ten tensa słychać, zauważył Asli zamyślony. Bo coś długo się drani nie odżywa. mi się też ktoś, kto mówi po fińsku albo przynajmniej po szwedzku. Podjął dewet. Nie masz może jakiegoś bezrobotnego agenta? Asli uśmiechnął się krzywu. — Och, wiesz, wszyscy, których mogłem powołać do służby, ścigają się teraz z SS, Annenerbe, Owra i paroma innymi cholernymi sektami, ale. No cóż, może uda mi się kogoś znaleźć. Zamilkł. Przymykał oczy, jakby już układał w głowie listę telefonów, które musi wykonać jeszcze tego popołudnia. A potem zwrócił się do Deuerta. – Cedricu, zrobię wszystko, o co mnie prosisz. Operacja prowadzona przez Penelope jest jedną z najważniejszych, jakimi zajmuje się biblioteka, ale należy ją natychmiast przerwać. To twoja córka i powinna znaleźć się na wyspach. Deward podziękował mu skinieniem głowy. Nigdy ci tego nie zapomnę, rzekł. Ashley machnął niecierpliwie dłonią. Znamy się nie od dziś, powiedział ostro, niemalże sprzygano. Jestem do licha twoim dłużnikiem, DeWart. A podaj mi tylko nazwisko człowieka, dla którego mam załatwić paszport. Przyznam, że ciekaw jestem, kto? Byłby gotów wskoczyć do piekła po ucieczce ostatniego z diabłów. Cedric nabrał tchu i wypuścił go ze świstem. To Michael Tain, a ty znów nieładnie wydłu usta. Ten sam Tain, były mąż Penelopy, tenże oh. sporo dla swego czasu zrobił, przyznał Asli po chwili milczenia. No i. Ma no, chłopak talent, nie da się ukryć. Ehm, ale. Cóż? Jesteś pewien, że tak? rzekł Deward i wstał. Jestem absolutnie pewien. Pozwól więc, że po niego pojadę. Chcę wysłać go w drogę. Najszybciej jak się da, ale najpierw muszę go wyciągnąć z pewnego miejsca. Skąd? zaciekawił się Asli. Z Betlem rzucił, jakby od niechcenia, Cedric i wstał. Dziękuję ci, raz jeszcze dodał. Dzisiaj przyślę kogoś po dokumenty podróżne, jeśli nie masz nic przeciwko. Pod tym jak zamknęły się za nim drzwi, w gabinecie długo panowała cisza. Wreszcie przerwał ją grobowy głos Kenworthy'ego. — Dobrze usłyszałem. Chodziło mu o Betlem? Ten szpital psychiatryczny? — Tak, tak, Fredryku, mruknął zamyślony Asti. — Cóż, a więc nasz drogi Cedric dokonał właściwego wyboru. O, tylko szaleniec mógłby z własnej woli udać się w sam środek tej Żyzi, którą sowieci właśnie fundują. Finom. A zatem zgadzasz się z DeWartem? zainteresował się Asli. nazwał ten konflikt pandemonium. O, cóż, małe narody atakowane przez większego, silniejszego sąsiada czasami stawiają naprawdę zaciekły opór rzekł starzec. Wpatrywał się w płomienie, a gdy podjął wątek, brzmiał, jakby mówił do samego siebie. A pamiętasz, co opowiadano o abisyńczykach? A jak podakszą, sprawili Włochom wręcz popisową rzeź, a wcześniej podczas wojny o Taranaki na własne oczy widziałem, jak dzicy maorysi hanibili nasze wojska. A teraz Stalin wpycha dywizję pancerna w sam środek zamarzniętej puszczy. W sam środek. <grym> Czeka ich drogi Williamie i Jatka, a w piekle niebawem zrobi się tłoczno, żaden diabeł nie będzie stamtąd uciekł. To dobrze, Frederiku, bo przynajmniej człowiek Dewerta zajmie się sprawami biblioteki na Ziemi, spróbował zażartować Asli. Cedric jest naprawdę przywiązany do córki. A jej dotychczasowe odkrycie. <laughs> Dobry Boże, jeżeli ów zdoła ją wydostać, wsuniemy do rękawa nie lada asa. Uch, przyda się i to bardzo. Bo Hitler najwyraźniej łatwo nie odpuści. Kenworthy jednakże już nie słuchał. Wpatrzony w płomień, w jego mętnych oczach odbijały się echa konfliktów z dawnych dziejów. Cedric Ward śpieszył się, jakby całe złotego świata deptało mu po piętach. Szybkim krokiem szedł w kierunku zamówionego przed chwilą w portierni klubowego samochodu, który czekał na niego przy krawężniku. Przypominający o nadciągającej zimie wściekły listopadowy wiatr targał połami jego płaszcza, ale stary gentleman nawet nie zwrócił na to uwagi. Przytrzymując lewą ręką melonik, prawą otworzył sobie drzwi i usiadł na obitym skórą tylnym siedzeniu Rolls Royce'a. Dzień dobry, panie Deward! odezwał się Jeff, jeden z lokajów klubu, pełniący również funkcję kierowcy. Dzień dobry. Wymamrotał Seth. Jeff, mój dobry człowieku, zabierz mnie do Betlem, Do Betlem, sir? Szofer uniósł lekko brwitego wariatkowa w Croydon. Otóż tam prychnął Dewert. Na twoim miejscu wcale bym się nie dziwił. W nadchodzących czasach będzie to dość popularny kierunek twoich kursów. Robi się, sir. Mruknął Jeff i wrzucił pierwszy bieg. Jeszcze wczoraj DeWald zadałby sobie pytanie, jak to możliwe, że Jeff, człowiek młody i sprawny, uniknął poboru, a klub, mimo wprowadzonych reglamentacji, nadal dysponuje przynajmniej jednym samochodem. Podczas podróży przez Londyn spoglądałby zaś przez okno i z ponurą miną patrzył na kopane w parkach schrony, rozstawiane działa przeciwlotnicze, sterty worków z piaskiem i dzieci uganiające się w maskach przeciwgazowych. Teraz jednak wszystko to wydało mu się równie obojętne jak dokuczliwy wiatr. Człowiek ranny w ramię, zapominał bólu zęba, pomyślał, i odruchowo wyciągnął z wewnętrznej kieszeni marynarki, noszony tam prawie od miesiąca list. Rozłożył go na kolanie i raz jeszcze spojrzał na rzędy zdań, wypisanych eleganckim charakterem pisma, znał je niemalże na pamięć. Ale ich widok przynosił mu pokrzepienie. Tym bardziej, że za każdym razem, gdy je czytał, w jego głowie odzywał się głos Penelopy. Tato, wybacz, że odzywam się do ciebie tak rzadko. Powody są prozaiczne. Finlandia to cudowny kraj, ale cywilizacja dociera tu opornie i samo wysłanie listu nastręcza sporych trudności. By tego dokonać muszę porzucić me badania na co najmniej kilka dni, co czynię niechętnie. Nawet tu, na zapomnianą cichą prowincję, docierają bowiem niepokoje wielkiego świata. Ludzie mówią, że ponoć ma się na wojnę i ze strachem spoglądają na wschód. Modlę się, by do sowieckiej napaści nie doszło, ale mimo to udzielam mi się ów niepokój i tym sumienniej angażuję się w badania. Nie możemy wykluczyć czarnego scenariusza, chcę do tego czasu osiągnąć jak najwięcej. Zima zawitała tu już kilka dni temu i przyznam ci, że nigdy jeszcze nie widziałam tyle śniegu. Jednocześnie dni stają się coraz krótsze, a nocami temperatura spada do kilkunastu stopni poniżej zera. Trudno mi wyobrazić sobie, jak wobec tego będzie tu w grudniu czy w styczniu, ale przypuszczam, że moje badania dopiero wtedy wejdą w decydującą fazę. Z tego co osiągnęłam do tej pory wynika, że moje wcześniejsze domysły były słuszne, ale nie spocznę, dopóki nie doprowadzę sprawy do końca. Cedric oderwał wzrok od listu i uśmiechnął się do siebie. Sprytna jest, pomyślał po raz nie wiadomo który. Wie, że list może wpaść w niepowołane ręce i pisze ogólnikami. A sprytna Powrócił do lektury. Aktualnie skupiam się na poznawaniu miejscowej mowy i kultury, co jest fascynującym zajęciem. Przeklinam te czasy i przeklinam ludzi, którzy je kształtują, bo tym właśnie, drogi tato, mogłabym się zajmować aż do końca mych dni. Teraz dopiero pośród tych niezwykłych, tajemniczych ludzi i w samym środku ich trudnego, acz cichego życia, czuję się niebywale szczęśliwa. Tym bardziej, że pozyskanie ich zaufania kosztowało mnie mnóstwo czasu. Biedactwo, pomyślał Cedric z bólem serca. Nie do pomyślenia jest to, że musiałaś pojechać aż na koniec świata, by odnaleźć spokój. Mimowolnie zacisnął pięść. Daleko jeszcze? spytał szofera nieco ochrypłym głosem. Parę minut, sir, mruknął Jeff dodał gazu, by wyprzedzić wojskową ciężarówkę i zatrąbił na kilku cyklistów. The world westchnął ciężko i spojrzał na ostatni akapit listu. Tak czy owak, zamierzam niebawem wrócić do Anglii. Mam nieprzyjemne przeczucie, że ludzie, wśród których mieszkam, mogą szybko utracić do mnie zaufanie, jeśli moja nieobecność się przedłuży, ale muszę podjąć to ryzyko. Tęsknię za tobą i za domem. A poza tym, chyba już czas bym złożyła szczegółowy raport z tego, czym się zajmuję. Na początku grudnia wrócę do Helsinek, skąd przez Sztokholm udam się do Londynu. Mam wielką nadzieję, że spędzimy razem święta. Kocham cię, tato. Penelopa. Cedric złożył list i, trzymając go w dłoniach, ponownie pogrążył się w zadumie. Na początku grudnia, pomyślał. Na templu widnieje data osiemnasty listopada. Istnieje więc szansa, że Penelopa zdała sobie sprawę z grożącego jej niebezpieczeństwa już kilka dni po wysłaniu listu. A jeśli tak, z pewnością zdążyła wrócić do Helsinek i być może jest już w drodze do domu, ale. Ale dlaczego? Nie zadzwoniła. Przecież w stołecznych hotelach na pewno są telefony. Ogarnięty nową falą przygnębienia, przyglądał się przez chwilę szarzyźnie mijanych dzielnic robotniczych. Trzeba chyba założyć, że nie oceniła należycie zagrożenia. Przeszło mu przez myśl, że pogrążyła się w badaniach i została zaskoczona przez wojnę. A w tej sytuacji... Ach, gdzież ona może teraz być? Wciąż po fińskiej stronie, czy może już radzieckiej? Istniało jeszcze jedno rozwiązanie okrutne i brutalne, ale o tym Cedric Dewer wolał nawet nie myśleć. Świadomość, że być może naprawdę się spóźnił, sprawiła, że pochylił się ku kierowcy i syknął: „Jeff, na litość boską nie możesz się pośpieszyć”. Nie mogę, ser. Jęknął szofer i dłonią w rękawiczce wskazał snującą się przed nimi furmankę. Przeciwny pas zajmowały jadące powoli ciężarówki wojskowe. — No proszę tylko spojrzeć. I wymamrotał jeszcze pod nosem coś, co brzmiało trochę jak... Nigdy jeszcze nie słyszałem, by komuś śpieszyło się do wariatkowa. — A żebyś wiedział — mruknął Cedric de Wert i wsunął list z powrotem do kieszeń — Natrafił przy tym palcem na płaskie, skórzane i ozdobione kilkoma frędzelkami. Natychmiast przeszył go dreszcz i ze wszystkich sił opanował pokusę, by wyciągnąć je i otworzyć i podjąć kolejne ryzyko. Nie, 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 nie. Napomniał się w myślach absolutnie nie. Może później. Teraz muszę się przygotować do rozmowy z Tejnem, co też łatwe nie będzie. Cedric World wszedł do budynku Bethlehem Royal Hospital zdecydowanym żołnierskim krokiem, a nagabnięta na korytarzu pielęgniarka bez wahania skierowała go do gabinetu doktora Augustusa Tennysona, który właśnie wrócił z obiadu. Błogie zadowolenie psychiatry przygasło, gdy ujrzał hardą minę swego gościa i całkiem się ulotniło, gdy usłyszał jego żądanie. Ale to nie takie proste, medyk rozłożył pulch na dłonie. Pan nie może tak po prostu wtargnąć tu z ulicy i wyciągnąć pacjenta bez konsultacji z lekarzem. No. Zapewne zdaje sobie pan sprawę z tego, że wielu naszych pacjentów wymaga stałej opieki, a niektórzy zagrażają sobie i otoczeniu. A pacjent, o którego pan pyta, należy do szczególnie agresywnych. Szczególnie. A dziś rano wdał się w bójkę z dwoma sanitariuszami. Dewert wyminął biurko Tennysona i podszedł do okna, które lekko uchylił. Do środka wdarło się zimne powietrze, które poruszyło stosem papierów na biurku psychiatry. Proszę zobaczyć, ale nie znoszę zapachu środków czyszczących, oświadczył Cedric. Betlem Royal Hospital to szanująca się instytucja, gdzie troska o higienę stanowi. zaczął Tenison, ale DeWert przerwał mu machnięciem ręką. Tak, w pełni rozumiem. Odparł, rozsiadając się na krześle. I nie chcę, by ludzie tacy jak ten przeszkadzali wam w trosce o higienę. Tym bardziej, że bije sanitariuszy. Tak więc doktorze wychylił się z krzesła, skrzypnęło i wbił w lekarza spojrzenie blado-niebieskich, nieustępliwych oczu. Ja nie mam czasu. Augustus tenison poczerwieniał na twarzy. I zatarł dłonie ewidentnie spoczone. Najwyraźniej na co dzień miał do czynienia z ludźmi uległymi i pokornymi, do których mógł przemawiać z wyżyn swego autorytetu, okraszając każde zdanie pełnym pobłażania uśmiechem. Energiczny starszy mężczyzna, który kruszył jego przewagę od chwili wejścia do gabinetu, a odebrał mu ją całkowicie otwarciem okna, był dlań zaskakującym wyzwaniem. Postanowił się więc uciec do ostatniej, niezawodnej jak dotąd linii obrony. No to zrozumiałem, powiedział z udawanym współczuciem. Ja jednak mam w obowiązku przypomnieć panu, że działanie instytucji takich jak nasza opiera się na ściśle wytyczonych procedurach, których łamanie może pociągnąć prawne konsekwencje. Rozumiem. Sedrik pokiwał głową. Przez chwilę z uwagą nabijał fajkę, usiłując ignorować potępieńcze wrzaski pacjentów, które rozbrzmiewały na korytarzach. Łapówki, jak rozumiem, również te procedury łamią, tak? Ten są poczerwieniał aż po koniuszki odstających uszu. — Szanowny panie — odezwał się głosem wyższym o oktawę — chyba nie chce mi pan zaproponować pieniędzy w zamian za przysługę? Cedric przerwał nabijanie fajki i zmiażdżył psychiatrę spojrzeniem pełnym wzgardy, a potem pokręcił głową, jakby nie mógł się nadziwić jego głupocie. Michael Tain, którego chcę odebrać, nie jest psychicznie chory, rzekł i odpalił zapałkę. Rozniecił żar w fajce i pyknął parokrotnie, dzięki czemu zapach dymu tytoniowego na moment przytłumił wszechobecny smród Lizolu. Wręcz przeciwnie, świadomie podjął decyzję o dołączeniu do grona pacjentów w waszej szlachetnej instytucji, w czym pomogły mu dwie łapówki. Pierwszą wręczył swemu lekarzowi, a drugą któremuś z pracowników Betlem. Nie wiem któremu, ale przy odrobinie wysiłku będzie to można ustalić. Pyknął raz jeszcze. Kłęby wonnego dymu uchodziły ku uchylonemu oknu. Z twarzy Tenisona schodziła purpura. Pytanie, które zapewne właśnie pana męczy, doktorze, brzmi Dlaczego Michael Tane postanowił tu trafić? DeWert zrobił dramatyczną przerwę, którą wypełnił przeraźliwy, ochrypły kobiecy ryk. Czyżby popełnił jakieś przestępstwo? Spytał, nosząc brew. O nie, to byłoby okropne. Oznaczałoby, że szanująca się instytucja w zamian za korzyści finansowe udzieliła schronienia przestępcy. Sprawa nie do pomyślenia, prawda, doktorze? Odczekał chwilę, wpatrzony w tenisona, który stawał się coraz bledszy. Doktor otwierał i zamykał usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale struny głosowe odmówiły mu posłuszeństwa. Dewert wstał, więc. I ruszył ku drzwiom. Chcę widzieć tejna za pięć minut przy głównym wyjściu, rzucił przez ramię w ubraniu, w którym się tu zameldował. Pan Tein jest pod wpływem niewielkich dawek leków uśmiechających, zaprotestował ten. Ich gwałtowne odstawienie będzie szokiem dla jego organizmu. Proszę się spodziewać, drgawek, wzmożonego apetytu, bezsenności. Da sobie radę. Pan będzie musiał podpisać. Lekarz z rozpaczą walczył o odzyskanie resztek autorytetu. Nie. Cedric pokręcił głową. Jedyne, co muszę, to się śpieszyć. I wyszedł. Rozdział drugi. 1 grudnia 1939 roku. Po kilku tygodniach spędzonych w salach i korytarzach Betlem, wypełnionych mdłym, brudnym światłem, nawet listopadowe niebo wydawało się oszałamiająco jasne. Michael Taine zmrużył oczy, a gdy uderzył w niego podmuch wiatru, cofnął się ku drzwiom. Odruchowo otoczył się cienkim letnim paltem i przytrzymał kapelusz, a potem rozejrzał dookoła, próbując zrozumieć, co się właściwie dzieje. No idź! warknął pielęgniarz, który przed paroma minutami złapał go mocno za ramię, wywlókł ze świetlicy i kazał się przebrać w rzeczy, w których Michael zgłosił się do placówki na początku lata. No idź już! Robotę mam! Michael się odwrócił i spojrzał półprzytomnie na pielęgniarza. Otworzył usta, by zadać mu jakieś pytanie, ale ten szarpnął za klamkę i drzwi zatrzasnęły się głucho. Było w tym dźwięku coś ostatecznego i do lekko odurzonego umysłu Tejna dotarło, że świat, w którym spędził kilka miesięcy, został mu odebrany. Rozległ się ostry dźwięk klaksonu. Przez zmrużone oczy Michael ujrzał piękny, brązowo-czarny samochód czekający na podjeździe przed szpitalem. Od razu zwrócił uwagę na koło zapasowe przymocowane do boku pojazdu, obok drzwi kierowcy i ta część umysłu, której aktywność usiłował wytłumić przez ostatnie kilkanaście tygodni, podpowiedziała mu, że to Rolls-Royce Phantom III. Pokręcił głową. Nie potrzebował tej wiedzy. Nie chciał wracać do świata, w którym te informacje na cokolwiek się przydawały. A siwowłosy mężczyzna w czarnym palcie, trzymający klamkę tylnych drzwi, budził w nim niechęć. Tain! zawołał. Długo tam jeszcze będziesz stał! Michael Tain poczuł, że coś w nim pęka. Odwrócił się i zaczął szarpać z zatrzaśniętymi przez pielęgniarza drzwiami, a po chwili obejrzał się z narastającym lękiem i uświadomił sobie, że mężczyzna, który dopiero co zawołał go po imieniu, podbiega do niego. Mimo wieku poruszał się z wielką żwawością i przesadzał dwa, trzy stopnie naraz. Złapał go za ramię w momencie, gdy drzwi wreszcie ustąpiły. Naprawdę chcesz tam wracać! wycharczał ze złością starzec i szarpnął Majkela ku sobie. Ten zaś zaskoczony zatoczył się. Ten w mig odzyskał równowagę, wyrwał się dżentelmenowi w płaszczu i skoczył ku drzwiom, ale ten znów wykazał się nie lada refleksem. Złapał Michaela za płaszcz, pociągnął ku sobie, grzmotnął go pięścią w bok. Ten stęknął i runął na drewnianą barierkę okalającą rozchodzące się na boki schody, gdzie zwisł bezskutecznie próbując nabrać tchu. — Wybacz, Tain — wysapał siwowłosy mężczyzna — ale dość już tego umartwiania się, wracamy do prawdziwego życia. A więc pójdziesz sam, czy mam ci wykopać te barbiturany z dupy? Ale ja, ja nie chcę, wyrzęził Michael. Wcale ci się nie dziwię? Jeff, mój dobry człowieku, zwrócił się starzec do kierowcy. Czy zechcesz mi może pomóc? Należy tego pana wprowadzić do samochodu. Oszołomiony Tain podjął jeszcze jedną próbę wyrwania się, ale przyzwany na pomoc szofer okazał się równie zdecydowany jak mężczyzna w palcie i o wiele od niego silniejszy. Wspólnie sprowadzili Michaela po schodach i wepchnęli na tylne siedzenie rolls royce Dżentelmen zatrzasnął za nim drzwi, a sam, popędziwszy szofera, usiadł z drugiej strony. Wnet silnik limuzyny zawarczał, a jej koła zabuksowały na żwirze. Oszołomiony Michael patrzył, jak ceglany gmach z rzędami białych okien i frontem porośniętym do połowy wysokości bukszpanem zaczyna się oddalać. Dopiero gdy budynek zniknął za drzewami parku, uświadomił sobie, że starszy dżentelmen coś do niego mówi. — Co, co takiego? — wymamrotał Tane. — Pytałem, kto ci tak gębę obił — powtórzył jego towarzysz, skupiony na strzepywaniu pyłków z kapelusza, który ułożył sobie na kolanach. — A to Don i ten drugi Timmy chyba — Odpieprzone bydlaki. Michael mówił coraz szybciej i wyraźniej: Dzisiaj rano zabrali staremu Ronaldowi kolorowankę. Aż się biedak popłakał, a potem rozszupali Elizabeth w piżamę, żeby wszyscy widzieli jej. No, każdy by się wściekł, co za pieprzeni durnie. I to było dla ciebie ważne? spytał dżentelmen na moment, przestając iskać kapelusz. Wpatrywał się teraz w rozmówce, któremu wyraźnie to nie odpowiadało. Michael wzruszył ramionami i odwrócił głowę, patrząc na zabudowania Croyden. O wiele większe i bardziej rozległe, niż to sobie zapamiętał. Tak było, mruknął. Donowi już parokrotnie spuściłem łomot, ale ostatnio zrobił się śmierć. Nie, nie powinien. Nie. Emocje rozbudzone poranną bójką znów przygasły. I Michael na powrót zaczął mamrotać. No dobre, westchnienie starszego mężczyzny zdawało się napływać z oddali. Zaczniemy od początku. Czy wiesz, kim jestem? Ten wiedział to dobrze. A właściwie czuł, że w każdej chwili, gdyby tylko chciał, mógłby sobie to przypomnieć. Sęk w tym, że nie chciał. Był szczęśliwszy bez tej wiedzy. Wiem. Wymruczał, zaciskając powieki. Wiem, ale nazywam się Cedric DeWalt, powiedział dżentelmen. Jestem ojcem Penelopy, twojej żony. Pamiętasz Penelopę? Michael miał wrażenie, że ktoś chlusnął mu w twarz miską, wypełnioną płonącą benzyną. W jego umyśle buchnęły płomienie i w okamgnieniu strawiły odgadzającego od świata barykady, które z takim trudem wznosił. Zacisnął mocniej powieki, desperacko przywołując ciemność. Ale nie na wiele się to zdało, bo nagle mrok przesłoniły wspomnienia. Ujrzał twarz Penelopy, drobną, nieco pucołowatą, z chłopięcą grzywką zaczesaną na bok i przyciętymi krótkowłosami poskręcanymi od ustawicznego zakładania za uszy. Ujrzał jej krzywy łobuzerski uśmiech, a potem uniesioną w górę brew, drobne uroczo wydęte usta, mały pieprzyk pod prawym okiem, i, i prawie się rozpromienił. Ale w tej samej chwili zdał sobie sprawę, że wszystkie te wspomnienia kryją się za mętną mgłą, jakby były dla niego niedostępne, zakazane. Wiązało się z nimi coś niedobrego, mrocznego, bardzo bolesnego, coś, czego Michael na pewno nie chciał być świadomy. Pamiętam, Penelope, powiedział suchym, zduszonym głosem, jeśli wywlekł mnie pan ze szpitala po to, by czynić mi żale z powodu rozstania z pańską córką. W nagłym przypływie zadziorności uniósł głowę i spojrzał na Dewerta. To trochę się pan spóźnił. O jakieś dwa lata, sir. Cedric uśmiechnął się lekko, co trochę rozczarowało Tejna. Miał ochotę podsycić świeżo rozbudzoną złość. Miał ochotę kłócić się i wrzeszczeć, co być może pomogłoby mu odpędzić mroczne wspomnienia, wciąż krążące na skraju jego świadomości. — Owszem — powiedział Deuerta. — Na żal w istocie za późno. Przybyłem w innej sprawie, Michaelu. Penelopa zaginęła. Do wciąż odurzonego barbituranami umysłu tej na pełne znaczenie tych słów dotarło dopiero po chwili. — Jak to? Co to ma znaczyć, że zaginęła? — wybełkotał, spoglądając oszołomieniem na teścię. Deward odetchnął. — Zacznijmy od początku — powiedział powoli. — Czy ty w ogóle wiesz, co się dzieje na świecie? Nie. Nic? Cedric spojrzał na rozmówcę z niedowierzaniem. Nie słyszałeś o Hitlerze, o tym co stało się w Polsce? Wiem, kim jest Hitler, wiem, że zagarnął Austrię, potem Czechy, ale. Nie. Michael znów pokręcił głową. Trzymałem się z daleka od wieści ze świata. Mieliśmy tam radio, ale ja uciekałem, gdy słyszałem speaker'a. Bywało, że ktoś zostawił gazetę, ale ja nie spoglądałem na nią. Udałem się do Betlem, by zapomnieć, ser. i nie pozwalałem, by cokolwiek się do mnie przedostało. Nie i koniec. Mina de Duerta zdradzała niedowierzanie i dezaprobatę. No to brawo, powiedział z ledwie skrywaną naganą. A ja, widzisz, postanowiłem zachować pełną świadomość tego, co się dzieje, choćby po to, by w pewnym momencie znów wrócić do walki. Nie mam bynajmniej na myśli walki z karabinem w ręku, bo te marzenia odebrała mi już podagra, ale istnieje wiele innych sposobów, aby ratować ten świat. O tym, co robi biblioteka, rzekł Teń też. Próbuję zapomnieć. Przestań, że już miał czeć. warknął Dewert. Z chwilą, gdy wyciągnąłem się z tego wariatkowa, twoje intelektualne wakacje dobiegły końca. Od tej pory na dobre i na złe należysz do tego świata. Jego problemy są również twoimi, a spośród nich wszystkich na pierwszy plan wysuwa się lopa. A co się z nią stało? — Michael przymknął oczy. — Mam nadzieję, że nic. — Nadal mieszkasz na Falcon Road w Battersea? — Chyba tak — wymamrotał Dane — Zapłaciłem właścicielowi za pół roku z góry. Ale Jeff, mój dobry człowieku, Cedric pochylił się nieco do przodu. Zawieś nas do Batrysi. Muszę porozmawiać z moim wzięciem, ale nie zrobię tego, póki się nie wykąpię i nie przebierze. Kilkoma energicznymi ruchami opuścił szybę i do wnętrza limuzyny wdarło się zimne powietrze jesieni. To co się stało z Penelopą? Spytał ponownie ten. Później. DeWitt przymknął oczy. Tak cuchniesz lizolem, Michael, że myśli zebrać nie mogę. Rolls Royce ostrożnie wjechał na chodnik Falcon Road i znieruchomiał z włączonym silnikiem. Jeff, mój dobry człowieku Cedric DeWitt pochylił się ku obitemu skórą fotelowi kierowcy. Mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Udaj się, proszę, pod ten adres. I sprawdź, czy sporządzono dla pana tej... Michael nie słuchał, pchnął drzwi i wysiadł na zewnątrz, gdzie znów owionął go zimny wiatr. Uniósł głowę i spojrzał na chmury gęste i skłębione, sunące tuż nad dachami. Gdzieś wysoko frunęło stado spłoszonych gołębi. W oddali, gdzie obłoki się rozdzielały, wisiało pękate cielsko balonu zaporowego. Zapomniał już? Jak wielki jest świat. Opuścił głowę i rozejrzał się dokoła. Podmuchy wiatru toczyły po chodniku starą, zmiętą gazetę i inne papierowe śmieci. Z pobliskiej apteki wyszedł gruby jegomość w lichej marynarce ściskając pod pachą koszyk. Ze znajdującej się tuż obok pralni dobiegały odgłosy kłótni, a przed witryną sklepu z tapetami stała młoda para i rozmawiała o czymś szeptem. Woźnica przejeżdżającej furmanki zaklął w kokneju, mijającego cyklista w wełnianej czapce, pozdrowił starszą panią w oknie, ale jego słowa zagłuszył rozregulowany silnik przejeżdżającego obok motocykla, ciągnącego przyczepkę reklamującą usługi cyruliczne. Przez moment Michaelowi wydawało się, że wszystko wyglądało dokładnie tak, jak sobie to zapamiętał. O wojnie przypominał mu tylko ów balon zaporowy ale gdy ponownie uniósł głowę, okazało się, że już go nie widać. Niemalże się uśmiechnął, ale wtedy ujrzał do Buerta, który przeszedł obok limuzyny ruszającej wśród obłoków spalin. Widok teścia na powrót wlał chłód w jego serce. Starszy dżentelmen rozejrzał się wymownie. W jego przymrużonych oczach błysnęła dezaprobata i być może miał ochotę skrytykować okolicę, ale nie powiedział ani słowa. — Prowadź. Oznajmił z udawaną swobodą. Chce pan pójść ze mną do mieszkania? Upewnił się Michael. Nie, nie chcę. Dałard się skrzywił, ale niestety nie mam wyboru. Nikt bowiem nie da mi gwarancji, że nie czmychniesz przez okno i nie zaszyjesz się tym razem dla przykładu wśród chińskich opiumistów na Istendzie. Ja już byłem wśród opiumistów, mruknął Tain. Bite trzy miesiące. No i jak było? Na tyle dobrze, że w pewnym momencie zapomniałem już, że są Azjatami. I na tyle źle, że w końcu ich zostawiłem. Znów powiał wiatr, który przeniknął tkaninę cienkiego płaszcza Dane. Mężczyzna wzdrygnął się i wsunął dłoń do wewnętrznej kieszeni okrycia, gdzie wymacał klucze do swego mieszkania. Nie czekając na Dewarta, Włożył większy z kluczy do zamka zardzewiałej furty, zagradzającej wejście na podwórze, która, co powitał, niemalże z sentymentem, zawsze na początku stawiała opór. Następnie ruszył po wąskich, ciemnych i cuchnących szczynami schodach na drugie piętro. Wyczuwał złowieszczą obecność podążającego za nim Cedrika. Kiedyś tu było inaczej powiedział Michael nieco przepraszającym tonem, zupełnie wbrew sobie. Wie pan, kiedy nie interesuje mnie przeszłość, burknął dewert. Przeszkadza mi natomiast to, że ta klatka schodowa cuchnie jeszcze bardziej od ciebie. No otwieraj, że te drzwi. Ten wymamrotał coś pod nosem i po kilku nieudanych próbach wsunął klucz do zamka. Ten stawił opór, jak to bywało wcześniej, ale w końcu poddał się z głośnym zgrzytnięciem i odrapany. Nieco wypaczone drzwi stanęły otworem. Michael przestąpił próg i wkroczył w ciemny, szary świat, przed którym z przerwami próbował się chronić od dwóch lat. Pokój, skąpany w szarym świetle listopadowego popołudnia, wyglądał mniej więcej tak, jak w chwili, gdy go opuścił. Wspomnienia miał mętne, ale wydawało mu się, że w dniu, w którym zdecydował się uciec do Betlem, niebo również było szare i nieprzyjazne. Okno wychodzące na zaniedbane podwórko z lichą trawą wydawało się jeszcze bardziej brudne niż wówczas. Przez co zasłony przypominały teraz żółtawe wodorosty, a wynieniały dywan z płachetek wyschniętego mchu. Z pozostawionej na stole popielniczki nadal sterczał samotny niedopałek. W zlewie aneksu kuchennego wciąż tkwiła szklanka, potaniej whisky, a pościel. Leżała rozgrzebana tak, jak ją zostawił. Nic się nie zmieniło. Zupełnie nic. A mimo to, Michael odruchowo spojrzał na niewielką półkę obok starego radia, gdzie stały dwa zdjęcia w ramkach. Z ulgą powitał fakt, że oba nadal były przewrócone. — Co za nora! — Warknął deuer, który zamknął drzwi. — Kiedyś to było inaczej — powtórzył tej. — Jasne. Tewert przeszedł przez pokój. Jego eleganckie wypastowane buty ze skóry stwarzały osobliwy kontrast z dziurawym dywanem. Oczywiście, że tak nie sądzę, by ona zgadzała się na życie w czymś takim. Zdecydowanym ruchem uniósł większe ze zdjęć i je postawił. Z wnętrza białej ramki spoglądała na niego uśmiechnięta tajemniczo Penelopa. Jej blask Zdawał się wypełniać pokój i teń odruchowo odwrócił spojrzenie, jednak zdołał zauważyć, że starszy mężczyzna chciał podnieść również drugie zdjęcie, mniejsze. Cofnął jednak dłoń, a następnie włączył radio. Wśród szumów rozległ się głos speakera. Cedric Dewert odwrócił się od półki i spojrzał na Michaela. Wyszoruj się, polecił mu gruntownie. A potem w spakuj najpotrzebniejsze rzeczy sugeruje ciepłą, odzież, bardzo ciepłą. Ciepłą ten oderwał wreszcie wzrok od przewróconego zdjęcia. Nie powiedział mi pan jeszcze nic o tym, czego pan oczekuje. Pan przechylił lekko głowę, czy może ta cholerna biblioteka. W oczach Dewerta pojawił się lodowaty błysk. I pośpiesz się syknął, ignorując zaczepkę. Wystarczająco czasu już zmarnowaliśmy. Michael, wciąż nieco odurzony, chciał zaprotestować. Chciał zadawać kolejne pytania, słuchać odpowiedzi i znów protestować, ale nie zdołał. Nie znalazł w sobie zadziorności, z której słyną i za którą go przeklinano w poprzednim życiu. Przyjmowane leki dość skutecznie stłamsiły jego osobowość, która odżywała rzadko na krótkie, wypełnione agresją chwile. Bo w tym stanie było mu dobrze. Nie musiał wówczas myśleć czy analizować, wspomnienia nachodziły go rzadko, a nieliczne koszmary i tak rozmywały się wśród pokrzykiwen personelu i nagle zapragnął wrócić do tych zimnych sal i rozbrzmiewających echem korytarzy, po których snuli się odurzeni pensjonariusze, pogrążeni we własnych wizjach. I z nienawiścią spojrzał na człowieka, który go wyrwał z tego bezpiecznego świata. Ale DeWert, zimny dotąd i oschły, spoglądał teraz na Michaela z czymś przypominającym współczucie. Tego zaś, ten, ze wszystkich rzeczy na świecie nie znosił najbardziej. Odwrócił się więc. I bez słowa wszedł do zimnej łazienki, gdzie czekały na niego samotna żarówka pod sufitem, pożółkła wanna ze skrzypiącym kurkiem i brudne lustro, a także tysiące, tysiące coraz wyraźniejszych wspomnień. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki.